Powtórka z historii. Co to znaczy? Że okazało się, że mam dziurę w przednim kole, to co wczoraj dopompowywałem, więc dzisiaj musimy poprawić, bo tak ręką to mocno nie dopompujesz. Zobaczymy, ile to wytrzyma to moje łatanie. Jeszcze tył, który sobie wczoraj załatwiłem na cacy. Proszę bardzo, felga pęknięta, silnik nieruszony, jedzie gładko, nic nie bije, ale felga ugięta. Koszt silnika 2000 zł niecałe, więc zobaczymy, ile na tym pojeżdżę. Może nie będzie tak źle. Aha. Czy tu nic nie będzie wybulać mi? Z tej okazji zapraszam Was na szybki przejazd z godzinkę jazdy. Tak lajtowo, bo wczoraj się nie ładowałem nic, więc połowa baterii została do wykorzystania. Myślałem o paru miejscach. Chciałem pojechać za osiedle Hutnik. Tam drogą pożarową numer 6. Ale zobaczymy. Nie chcę się oddalać za daleko, a dlatego, że nie wiem, ile ta opona wytrzyma. Jedna z tyłu przez tą felgę, a przód, że mi się załatałem przed chwilą. Mam nadzieję, że przysechło wszystko. Dobra, ocenimy w trasie, bo to czuć na kierownicy, jak skręca się nawet. O, jeszcze rzepy. Rzepy mi się... Jak chowałem sobie pompkę, to mi się rzepy oderwały, proszę bardzo. O, jeden. Drugi to nawet nie łapie tutaj. Dobra. Nie musi być dwa. Będzie tu światełko. Cyk. Dziękuję. Jak tu ze światłem? Mamy zielone, możemy sobie na drugą stronę przejechać. Może sobie przejedziemy przez las tutaj? Tutaj ma powstać osiedle Leśna. Może hotel? Nie będzie okazji. Szkoda, że jest tak ciemno. Ale nie było wcześniej okazji. Wjedźmy sobie tutaj do lasu. Wyjedziemy na chodniku. Proszę bardzo.
teraz. O, mogliśmy tam przejechać bliżej. Tu wyjedziemy dziurą koło mleczarni. To nie jest ten wjazd. Ale już będę tędy jechał. Dobra. Zastanawiam się, czy jak tutaj pojadę w prawo, to musiałbym się wbić na górę, żeby do tej drogi dojść, która leciała kiedyś tutaj prosto. Ale czy tutaj jest jakiś wjazd? Tutaj chyba nie. Dobra, przejedziemy pod spodem. I tutaj w lewo. Tu jest wjazd na Jelnię. Pojedziemy sobie tędy. Thank you.
Ta droga doprowadzi nas tutaj na końcu osiedla Hutnik. O, proszę bardzo. Wrzosowa. Co Wrzosowa? Teraz musimy pojechać tutaj chyba w lewo. A tutaj się przebijemy gdzieś. Nie, tam jest zamknięta. Tam są te hałdy. Chyba. Tu sobie pojedziemy. Co? Dojazd do posesji Wańkowicza 166. Tylko? Nie będziemy tam jechać, bo się okaże później, że muszę wracać. Stacja ładowania autobusów, a my sobie pojedziemy tutaj w prawo. Zaraz sobie odpalę nawigację, żeby się nie pogubić, nie zostać w lesie na noc. Tam się zatrzymamy, bo mi się błotnik odkręcił.
No wiem, tam były takie małe śrubki. Jak zmieniałem oponę, to widziałem, że te śrubki już tak odkręcane piąty, szósty raz, to już... Już mają dosyć i widzę, że wypadły. Wind się chyba zerwał. Nie mogę spod. Pod spodem, może mi się uda? Dobra, to jest drugi raz. Zrobiłem, tadam. Trochę ciągnie do tyłu. Może wytrzyma te dziury. Okej, okay. Musiałem sobie podciągnąć ochraniacze na nogach. Czy ta lampa nie świeci za bardzo do góry? Nie wiem. Ale ładnie. Ale ładnie to jest. Teoretycznie pierwsza w prawo zaraz. Dobra, dalej. Powietrze w kole jest. Więc super. Łatanie się udało, ale tak naprawdę potwierdzę to dopiero jutro. Jak pójdę zobaczyć, czy jest. Bo po nocy może już zejść do końca. I ostatnio też tak było, że pompowałem. Pompowałem codziennie po troszeczku, bo myślałem, że ubywa od jazdy, że zawór puszcza. A tu zawór nie puszczał, tylko była taka mała przetarta dziurka. Bo kiedyś miałem mało powietrza i jeździłem i wtedy się ta dętka tak poprzecierała za bardzo po krawędziach. No i ostatnimi czasy wpuściło w jednym z miejsc. Chociaż obstawiam, że kiedyś też puści znowu następna, bo tam było pełno takich dziurek małych. Czy ja tu miałem skręcić? Nie. Jeszcze prosto. Jak tam prąd? Jeszcze jest. Trochę. Ale nie jesteśmy daleko od domu, więc możemy sobie tak przyspieszyć delikatnie, trochę ją umęczyć. Ja to tak lubię sobie pojeździć, trochę jak crossem. Tyle, że w ciszy można sobie trochę przyspieszyć. Nogi bolą, więc jest trening odstania, to wszystko się telepie. Trzeba mocno trzymać kierownicę, żeby wam nie wyrwało, bo jednak to kółko to jest 11 cali tylko. Super, bardzo to lubię. I co? I prosto. To jest prędkość rzędu 50 na godzinę. Jakbyście się chcieli zastanawiać, po jakich dziurach się lata hulajnogą. Bo tutaj rano pewnie jest pełno mgły i mega to wygląda. No mnie ciekawi, zatrzymam się teraz, bo mnie ciekawi bardzo, czy ja oślepiam takim światłem. Nie wiem, czy tutaj hulajnoga stanie na płasko. Był jakiś kamyczek? Nie, w miarę płasko. Kurczę, ja mi zjeżdżałem nad kolanniki. No i co? No mega to wygląda. Dobrze daje. O, tu dopiero dziś razi, pewnie ziutko. Takie światełko. Halogen LED-owy. Taki do auta terenowego, ciężarowego lub rolniczego. Super sprawa. Bardzo fajnie daje. Można sobie pojechać nocą i macie zasilanie, nawet jak padnie na wam hulajnoga, a jesteście w środku lasu, to ona będzie świecić długo jeszcze na takim żelowym akumulatorze. Tutaj prosto. I wyjechaliśmy chyba na czołgówce. Tak? Jak się nie mylę, to tak. Tam jest czołgówka przed nami. A, zobaczmy, czy coś się zmieniło. Obstawiam, że nie, ale... Ale zobaczmy, bo jest sucho. Ostatnio jak tu byłem, to pierwszy raz jak był śnieg, drugi raz jak padał deszcz, trzeci raz byłem, to takie były kałuże, że pół drogi zajmowały. Długi odcinek prostej. Niewiele się dzieje. Zaraz dojedziemy.
No i co? O tak to na dzisiejszy dzień wygląda. Proszę bardzo. Pies ujada jakiś. Ciężko tu wjechać. Rowerem można wjechać. O, widzicie? Tak to właśnie tutaj jest. Dobra, wróćmy się teraz do naszego miasteczka. Pojedziemy sobie teraz tą samą drogą do tego rozjazdu z tym piachem, co tak wyjechałem z lasu, i tam pojedziemy w lewo. Powinienem wyjechać koło Kulochwytów. Z tego, co mi się dobrze pamięta. Tutaj na lewo już do ulicy Krzyszowskiej. Ciekawe, czy będzie błotko, czy będzie sucho. Na razie jest sucho. Tu jest jakieś takie wilgotnawe. Ta lampka jest mistrzowska. Ktoś tak podróżuje jak ja wieczorami po lesie, to polecam. A gdzie my to wyjedziemy teraz? A, dobra. O, czy to przypadkiem tak, Alutek z tej strony. Ale jak Alutek z tej strony, to Kulochwyty minęliśmy. W takim razie, jak to jest ogrodzone, to ja muszę się wrócić. O, bo to jest dalej poligon. Tak, jak muszę się wrócić, to nie ma co czekać, bo noc mnie zastanie. I tyle, trzeba po prostu do ulicy Przyszowskiej dojechać. O, tu zaraz będzie noc, ciemna D i zostanę. Wróćmy się do pierwszej przecznicy. Słońce jeszcze nie zaszło, ale w lesie już ciemno. Tutaj jest jakaś droga, dobra, ta jest ładniejsza. Tu wyjedziemy po ogrodzeniu. Kiedyś tędy jechałem, jak był głęboki śnieg. Jak widać taki piasek i głęboką dziurę, to trzeba dać gazu przednim kołem, żeby wybrało ten piach spod koła, bo i pochylić się do tyłu, bo jak tak nie zrobicie, to będzie gleba. Przejdźmy sobie na drugą stronę. No jesteśmy na rondzie przy zakładzie komunalnym. Teraz na drugą stronę, na ścieżkę i hop. Na lewo rupieciarnia była, ta druga. Możecie nie wiedzieć, że nawet istnieje. Tu możemy wjechać na hutę. I przez hutę sobie przejedziemy. Tutaj jeszcze prosto. Przełączymy się lampami, bo to pewnie bardzo razi. I tu w lewo. Na bramę. I tutaj koło Urzędu Miasta w prawo. Czy koło. Na Urząd Miasta. Tu macie Urząd Miasta. Na ostatnim filmie też tutaj chyba byłem.
element. Wjedziemy sobie w Hutniczą. Ulicę Hutniczą. Hutniczego Grodu. Politechnika Rzeszowska, oddział Stalowa Wola. Po prawej. Tu mecz jest, albo trening, ładnie oświetlone wszystko, a podjedziemy sobie. Gol. I gol. Sobie grają. I jedziemy w ulicę, w okolice ulicy Ofiar Katynia. Jak my to ostatnio jechaliśmy. Chyba prosto. Pojedźmy sobie w lewo. Gasimy, bo ludzie idą. Ulica Popiełuszki. Prawo, lewo, ulica Dmowskiego. Pierwszego sierpnia, a my pojedziemy prosto.
i rozkopane popiłuszki. Ulica Skoczyńskiego. A tu się przebijemy w lewo na Wolności. O tutaj. Cyk. Koło banku. Taka trasa. Jesteśmy na ulicy Wolności. I tu skręcimy sobie w lewo. Przebijemy się na Staszica. Jesteśmy. Ulica Staszica przed nami. Tutaj w prawo. Powolutku. Dobra. I przejeżdżamy na ulicę Narutowicza. Tylko tam pokazuje 40 sekund. To się tu chwilę potłuczemy. Kioski stoją. Jak widać, Narutowicza 9, najpiękniejszy blok, moim zdaniem, w Stalowej. Klasa, wysokie sufity, historia, kształt, bajka, chciałbym tu mieszkać. Nie znam metraży mieszkań, ale może kiedyś sobie tutaj kupię mieszkanko. O, tu w siódemce. Na najwyższym piętrze oczywiście. Dobra, zielone. To jest w stronę Ballady. Park 24. I ulica Wyszyńskiego obok szkoły numer 3.
i tu się przebijemy w stronę ulicy Czarnieckiego. I na drugą stronę. Nie jedzie nic. Poniatowskiego i na drugą stronę. Ulica Działkowa. No gdzieżby indziej jechać jak nie na Błoniach. Ale za to teraz coś widać. Pamiętam na ostatnich filmach to było ciemno tutaj. A teraz coś widzicie. No i fajnie. I zrobimy foteczkę. Foteczkę. Foteczkę telefoniczkiem. Bo aparatu sobie nie wziąłem. Czas odłączenia migawki 5 sekund. Enter. I liczy. Ale ustawiłem za 8 sekund. Bardzo ładnie wyszło. Enter. Zdjęcie wrzucone. Jak wyszło zdjęcie, które zrobiłem w 5 sekund, możecie sobie zobaczyć na profilu pod tytułem Dobry Wieczór z 17 października. A, zapomniałem sobie
Już nie będziemy go tutaj męczyć. Zobaczę tylko, czy się wysłało, czy się zaaplaudowało i lecimy dalej. No, jedziemy. Wrócimy sobie tak samo, bo nie chce mi się po tych ciemnościach jeździć. Ulica Działkowa. Zastanawiam się teraz, jak pojechać. Czy wjechać na skarpę? Wjedziemy sobie chyba na skarpę. Przejedziemy sobie skarpą po tych alejkach. A potem w stronę ronda. Ronda w cudzysłowie. Tu na górę. Tutaj wam pokażę, jakie są alejki. O, bardzo ładnie. Ja bym tutaj napis Stalowa Wola postawił. Bardzo ładnie oświetlony. Nikomu by nie przeszkadzał. Stawić w stronę drogi. Wszyscy by wiedzieli, co to za miasto. A tu gdzieś po lewej. Tu są schodki, ale my pojedziemy chyba środkiem trawki. Gdzieś tutaj jakoś musimy się wbić pod górkę. I już jesteśmy na górze. I hop, puścimy pana, albo panią, pana. I już jesteśmy na chodniczku, ulica Ken, znaczy nie Ken, to jest jeszcze Poniatowskiego. I już ulica Ken. Krawężnik był za wysoki, mnie zatrzymało. Tu budują przedszkole ze żłobkiem po lewej. Co jakiś czas wrzucam wam zdjęcia postępów prac. Ostatnio, czy
coś się zmieniło. O, stoją ściany, to trzeba będzie za jakiś czas tu podjechać. Bo pnie się w górę. A my wjechaliśmy między bloczki na alejach. Zaczęliśmy na Latosie i skończymy na Latosie. Dziękuję Wam bardzo za ten film, za to spotkanie, dla tych, co wytrzymali do końca. Do zobaczenia na następnym. Hej!